Ostatni odcinek raczej nie należał do tych najbardziej udanych. No bo nie wiem w sumie jak na to patrzeć. Z jednej strony wygraliśmy z mocnym Wolfsburgiem i to zdecydowanie ich zdeklasowaliśmy w pucharze. Później pokonaliśmy pewnie Lipsk, tylko po to, żeby zaliczyć dwie niezrozumiałe, niewyjaśnialne porażki z rzędu. Najpierw z drużyną z Edynburga, a później z Augsburgiem. No niestety, cały nasz plan bycia niepokonanym trochę legł w gruzach. Mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że Schalke sobie radzi naprawdę, zaskakująco dobrze. Ale niestety, dystans do czołówki w Bundeslidze się już trochę zwiększył. Aktualnie zajmujemy piątą lokatę po 11 kolejkach. W DFB Pokal, no tak jak mówiliśmy, gramy dalej i zagramy z Mainz. Toż to przecież nasi ulubieni rywale w tej serii. Naprawdę, Mainz wyrosło na takiego nemezis z tej serii, co jest całkiem zabawne, że po raz kolejny na nich trafiamy. Natomiast w Lidze Konferencji jesteśmy nadal na miejscu pierwszym. Mimo zwycięstwa drużyny z Edynburga, na nasze szczęście ani AGF, ani Pogoń Szczecin gdzieś się tam nie przebudziły, dzięki czemu nadal mamy bezpieczne pierwsze miejsce w tabeli. Teraz przed nami przerwa reprezentacyjna. Czas na regenerację, czas na refleksję, na jakieś powroty i dojścia. My mamy informacje o ewentualnym wypożyczeniu Etienne'a Camary, ale do Sewilli, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że akurat w Sewilli to Etienne Camara za dużo by nie pograł. Mam wrażenie, że już bardziej realne jest to, żeby u nas grał co jakiś czas, ale ja też nie chcę go skreślać tutaj, mimo wszystko. Okno transferowe też zbliża się oczywiście wielkimi krokami i wiemy na pewno, że stracimy Mattia Vitiego w tym oknie transferowym po tym, gdy ten piłkarz odejdzie sobie do Walencji. Próbowałem znaleźć nazwę klubu. Spoglądając na blok defensywny i zastanawialiśmy się tutaj, co ewentualnie z tym fantem zrobić później, no to cały czas jest tutaj ta kandydatura, którą ja bardzo usilnie bym proponował. Możliwy jest też ewentualnie, może po co się certolić i wykupić Dawida Hansko, tylko to wtedy byłoby mocno zestarzenie naszej kadry, nie wiem jak to określić dokładnie. W każdym razie Dawid Hansko, lewonożny środkowy obrońca, to też jest kandydatura, którą moglibyśmy rozważyć. Ale tym zawodnikiem, który moim zdaniem absolutnie naturalnie tutaj pasuje, a dwa, jest zawodnikiem Mainz, więc jeżeli możemy Mainz podstawić nogę i patrzeć jak się wywracają na głupi ryj, to chyba raczej nikt nie ma jakichś wątpliwości w tym temacie. Czyli Calvin Vassey, którego moglibyśmy wyłapać stamtąd za około 30 milionów euro? Myślę, że tak. Więc Calvin Vassey i ewentualnie może Dawid Hansko to byłyby takie kandydatury, które mogłyby zastąpić Mattia Vitiego. Aczkolwiek myślę, że Calvin Vassey to jest dobra opcja. To jest naprawdę dobra opcja. Solidny, lewonożny środkowy obrońca, na czym nam zależało. I myślę, że skomponowałby wtedy bardzo dobry duet obrońców obok Erika Martela oczywiście. Nie ma co przedłużać zbędnie, bo i tak już to trwa zdecydowanie za długo. Zaczynamy od informacji transferowej, mianowicie Bartłomiej Bąk najbliższe 2 lata spędzi w ekipie Magdeburga. W porządku, zatwierdzamy to i przejdziemy sobie do kolejnych informacji, czyli do wypożyczenia Camary, tym razem Burnley, na krótki okres. No kolejny klub, który mam wrażenie, że raczej nie byłby w stanie zagwarantować Camarze pełnego większej liczby występów niż ma aktualnie u nas francuski środkowy pomocnik defensywny. Przesymulujmy o tydzień do przodu i zobaczymy, może wtedy wpadnie do nas mnóstwo jakichś nowych ofert. I tak jest. Mamy 2 oferty wypożyczenia, a także raporty zwiadowcze. Zacznijmy od propozycji wypożyczenia. No i Torino brzmi już trochę realniej, ale jeszcze lepiej moim zdaniem brzmi wypożyczenie ewentualnie do Unionu Berlin. Pytanie tylko, czy w tym Unionie Berlin to on by też grał. Znamy tę sytuację w tym klubie i wiemy, że gra tam m.in. oczywiście Conor Gallagher, którym się interesowaliśmy, ale nie udało się dopiąć tego transferu. No dobrze, zaakceptujemy ewentualnie wypożyczenie do Torino i do Unionu Berlin, a teraz rzućmy okiem na raporty dotyczące juniorów i ich potencjałów. I powiem tak, na razie Niemcy nie oddają, zdecydowanie nie oddają Niemcy, jeżeli chodzi tutaj o różnorodnych zawodników. Jakbyśmy mieli sobie wziąć skrzydłowego, to znając życie z Niemiec by nam wypluło 10 tu i teraz. Ale popatrzcie teraz na Eliasa Janssena, to będzie dobry zawodnik. Okej, dobra, myślałem, że będzie lepszy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś nieco lepszego.
Tak wam szczerze powiem, że ci kandydaci z Belgii to też nie wyglądają na najbardziej zachwycających na obecną chwilę. Odrzucimy sobie zatem te kandydatury i ostatnie to oczywiście będą polscy juniorzy. Jakub Krupa, nie. Kuba Kowalczyk, też nie. Daniel Malinowski, żegnamy. Marcin Wilk i Konrad Wawrzyniak. No dobrze, no to tak to aktualnie wygląda. Ten temat wypożyczenia Kamary jest cały czas w toku, jest dogrywany. Zobaczymy, czy uda się w ogóle coś w tym temacie zrobić. A my, skoro gramy z Mainz w pucharze DFB Pokal w kolejnej rundzie, to myślę, że bardzo dobrym przetarciem przed tym meczem będzie starcie w lidze. Czas się przełamać, czas wrócić na zwycięski tor. Gramy z Mainz, weźmy udział w konferencji prasowej. Po dwóch porażkach z rzędu potrzebujemy trochę pokazać spokój. Spokój ducha, przygotowanie. Myślimy zdecydowanie o utrzymaniu wysokiego poziomu, żeby cały czas rywalizować o jak najwyższy cel, jak najwyższy rezultat i wynik w Bundeslidze. A myślę, że zdecydowanie stać nas w tym sezonie na jeszcze więcej niż piąte miejsce, więc dziękujemy za te pytania. I teraz, sesje treningowe nie, ale możemy jak najbardziej wziąć pod uwagę właśnie wspomniany skład i tutaj Haraldsson i Bassey. Calvin Bassey jako ten zawodnik, którego powinniśmy wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi z kolei o skład Mainz, to widzę, że nie ma tutaj Asana Wedraogo nawet na rezerwach teoretycznie. Jest teoretycznie Florian Kleinhansl, ale sami widzicie, jaki progres zaliczyliśmy my, a jaki progres zaliczyło na przestrzeni tego czasu Mainz. Calvin Bassey, będziemy mieć go teraz, będziemy brać go pod uwagę teraz w tym meczu, więc powinien być mieć świadomość tego, że oczy są skierowane na niego. Zagra Ariel Mosur od pierwszej minuty obok Erika Martela, Henning Matriciani, Prince Anning, Cyril Jonge i może to jest moment, w którym po przerwie reprezentacyjnej do wyjściowej jedenastki wskoczy Linus Jansen. Zobaczymy, czy po tej przerwie reprezentacyjnej odzyska blask. Kenneth Taylor po wyleczeniu kontuzji. Jestem ciekawy, jak Kenneth Taylor zagra u boku Bartka Slisza albo Bartek Slisz u boku Kennetha Taylora, zależnie jak się popatrzy na tę sytuację, z której perspektywy. Zatem teraz przejdziemy już do tego pojedynku dokładnie takim składem, jaki widzicie. Zacznijmy symulację na Arenę Auf Schalke od tej wersji kropeczkowej. To określę. Schalke w składzie: Posz, Matriciani, Aguilar, Martel, Mosur, Anning, Slisz, Taylor, Njonge, Sane, Jansen i Kamiński. I już próbował Cyril Njonge. Będziemy na pewno koncentrować się na numerze 6 w drużynie gości, a u nas oczywiście na 13 Kamiński. 8 minuta. Nie musieliśmy długo czekać na bramkę Polaka. Kolejną fenomenalna forma, którą podtrzymuje nasz skrzydłowy. Ale miał tam też swój udział w tym całym zamęcie, który się wydarzył w polu karnym. Kamiński właśnie i Linus Jansen. Teraz świetny przechwyt piłki, ekspresowo zabrał ją Kenneth Taylor. Gdzieś tutaj próbował takim pojedynkiem sprinterskim, ale Cyril Jonge przejął, zapakował. 18 minuta, 2-0. Schalke dzisiaj wybrało znowu przemoc. W tym odcinku znowu wróciliśmy na zwycięski tor. Gdzieś ta piłka teraz zatrzymana. Arbiter tutaj postanowił cofnąć. I patrzę na ocenę bloku defensywnego Mainz i widzę, że mimo straty dwóch bramek najwyżej oceniony jest wspomniany wcześniej przeze mnie Calvin Bassey. Myślę, że to jest obrońca, który może być naszym nowym zawodnikiem. Teraz z kolei nie popisał się nasz blok defensywny. Żywkowicz z ogromną łatwością minął naszych środkowych obrońców i pokonał Eliasa Posza. 2-1 po 30 minutach. Na lewej stronie będzie gdzieś zbiegał do środka być może Prince Anning. Zagranie do Kamińskiego, na przedpole Kenneth Taylor. Linus Jansen! Czekaliśmy na taki komunikat. Bramka Linusa Jansena po powrocie z kontuzji, grając w pierwszym meczu od pierwszej minuty. Nie możemy też zapominać o Brillu Embolo, więc z pewnością kiedy nadejdzie odpowiedni czas, tym bardziej, że Linus Jansen został ukarany żółtą kartką, to wprowadzimy w jego miejsce Brilla Embolo, żeby pokazał Szwajcar cały czas swoją kapitalną formę strzelecką. Tymczasem Kenneth Taylor, zagranie do Linusa Jansena, ale Jansen się nie zatrzymuje. On chyba jest głodny zdobywania bramek, już dwa trafienia na jego koncie. Czy on się ma zamiar rozpędzić na hat-tricka? Być może. Może się tak rozpędzi, a może nie. Ale wydaje mi się, że mecz z Mainz możemy w takim razie przesymulować spokojnie, bezpośrednio do wyniku końcowego. Jansen zmienił Mosura, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Jeszcze Haraldsson zmarnował rzut karny, a może inaczej. Elias Posz obronił rzut karny, który egzekwował Haraldsson. Nota Calvina Basseya 5-5 i cały blok defensywny tutaj Mainz no nie popisał się. Po pojawieniu się Caciego na boisku no nie stracili już żadnej bramki.
Ale ja mimo wszystko uważam, że po tym meczu przede wszystkim trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie, że Calvin Bassey zasługuje na grę w lepszym zespole. Tego jesteśmy chyba pewni wszyscy. Mamy tego świadomość. Kolejna informacja to to, że wróciliśmy na faktycznie dobre tory. Następna rzecz to dogadane krótkie wypożyczenie Etienne'a Camary do Unionu Berlin. Zobaczymy, który klub ostatecznie wybierze nasz francuski pomocnik defensywny. My mamy z kolei propozycję transferu Felixa Fischera. I Felix Fischer z Realu Sporting dostał już teraz całkiem sensowną ofertę, ale spróbujemy ją oczywiście nieco podciągnąć. Dać jeszcze troszeczkę więcej tutaj. AGF Arnhaus. Konferencja prasowa przed piątą kolejką Ligi Konferencji. Z jednej strony możemy być pewni wyjścia z grupy, z drugiej z kolei, żeby sobie to zapewnić, musimy teraz zwyciężyć. I dobrze by było teraz wygrać, zapewnić sobie absolutnie wyjście z pierwszego miejsca w grupy, taki spokój ducha, dzięki czemu moglibyśmy spokojnie później patrzeć na kolejne mecze, być może wystawić jakiś drugi, trzeci skład. Mattia Vitti, ja chciałem powiedzieć, że teraz z kolei Mattia Vitti już zagra od pierwszej minuty, a tutaj proszę, kiedy ja chcę dać mu grać, to wtedy on nie gra, tylko gra w jego miejsce, ma czerwoną kartkę. Brill Embolo wróci do wyjściowego składu. W miejsce Aninga wrzucimy sobie tutaj Arnolda, a Agie Mang zmieni Leroya Sané. I myślę, że jeszcze jedną zmianę, jaką mogę zrobić, to ewentualnie wprowadzić tutaj Turientesa i Kenneth Taylor. Też on pojawi się na ławce rezerwowych. Tym samym taka ekipa skoncentrowana na wygrywaniu. Ja nie powiedziałem, że ja będę ten mecz traktował jakoś mega po macoszemu. Tak czy siak, Agie Mang, Arnold i Janssen w wyjściowym składzie. Wstawiliśmy tutaj kilku zmienników. Jest też Embolo w miejsce Linusa Janssena. Pojedźmy i mam nadzieję, że wygramy bez największych problemów. Tak też się stało. Bramka Cyrilan Jonge, nawet razy dwa. Do tego jeszcze trafienie Brilla Embolo. Na boisku pojawił się Ariel Mosur oraz Kenneth Taylor. 3-1. I Schalke tym samym wygrywa grupę. Pogoń Szczecin, kolejny remis. Jestem ciekawy, czy Pogoń Szczecin mimo wszystko nie namiesza gdzieś tą ostatnią kolejką. Czy Portowcy tymi trzema remisami z rzędu nie zapewnili sobie teraz, jeszcze nie przedłużyli swoich marzeń o awansie? Już nie. To już jest... nie ma absolutnie żadnego znaczenia ten ostatni mecz z Pogonią Szczecin. Możemy go przegrać, możemy wystawić tam dosłownie czwarty skład. Wszystkich piłkarzy, którzy do tej pory nie mieli okazji zagrać, to teraz mogą zagrać, bo my i tak jesteśmy na miejscu pierwszym. I nawet jeżeli Edinburgh wygra, to nas nie dogonią. Aczkolwiek pomiędzy Hibernianem Edinburgh a AGF będzie końcowy pojedynek o drugie miejsce w grupie. No umówmy się, dla nas awans z pierwszego miejsca w takiej grupie to był obowiązek, to była formalność, nie mogliśmy patrzeć na nic innego w żaden sposób. Raków też wygrywa swoją grupę i to bardzo pewnie, Anderlecht może ich jeszcze wyprzedzić, tym bardziej, że z Anderlechtem, a nie grają ostatniego meczu z Anderlechtem. Radzą sobie naprawdę sympatycznie. My natomiast w Bundeslidze też radzimy sobie bardzo dobrze, wskoczyliśmy na trzecie miejsce, wyprzedziliśmy RB Lipsk, wyprzedziliśmy Bayern Monachium i do drugiej Borussii Dortmund tracimy już tylko 3 punkty. Fantastycznie. Przed nami kolejny pojedynek. Gramy w 17 w lidze. Sam Pauli. Aj, o Jezusu, co tu się stało? Nominacje do tytułu zawodnika miesiąca. Oczywiście Cyril Jonge i oczywiście Kuba Kamiński, no bo kto inny mógłby być nominowany? Do tego jeszcze Sześko z Bayeru Leverkusen oraz Lois Openda z Lipska. Z kolei Sardella, sfrustrowany częstotliwością gry, uważasz, że powinieneś grać częściej, udowodnij, że muszę na ciebie stawiać. Janssen, ty też, przyjacielu, masz... O! Etienne Camara zostanie ostatecznie wypożyczony do Torino, czyli pół roku spędzi w Turynie, w pięknej, malowniczej Italii. Chyba nie mamy co się mu dziwić. Plan treningowy zatem ustalmy dla naszych piłkarzy, żeby być w pełni przygotowanym na ten nadchodzący mecz. Dajmy sobie u Brilla Embolo skupienie na kondycji, u Cyrilla Jonge tak samo, u Berga z kolei możemy dać troszeczkę większe na szkoleniu. Mattia Vitti. Coś tutaj się Mattia Vitti zepsuł, jeżeli chodzi o te... Czekajcie. Halo, chcę... Aninga, o dziękuję. Teraz skupienie na szkoleniu także dla Aninga. Dla Matichaniego mamy idealnie to ustawione. Tak samo dla Eliasa Posza, Erika Martela. Możemy troszeczkę dać więcej skupienia także Sliszowi, a także Leroyowi Sané. Kuba Kamiński, w ten sposób to ustawimy. Czy tu się wszystko zgadza? Tu się wszystko zgadza. No to teraz nasze rezerwy, czy też ławka rezerwowych.
w pełni na kondycji skupiony Mohiagie Mang, Beniat Turientes tak samo, Ariel Mosur, też damy mu trochę więcej tej kondycji, żeby był pięknie przygotowany do tego pojedynku. I czy kogoś jeszcze możemy tutaj dobrze przygotować kondycyjnie? Kenefa Taylora na pewno. Kilian Sardella, on jest z kolei dobrze przygotowany do tego pojedynku. Fajnie, dobrze, troszeczkę więcej trzeba się na pewno w tym sezonie bawić, w tą rotację planu treningowego pomiędzy danymi zawodnikami, ale dzięki temu potwierdzamy transfer Etienne'a Camary, rozumiem, tak? To wypożyczenie półroczne do Torino, wszystko się zgadza, wydaje mi się, że to powinno być dokładnie tak. Zgadza się, Etienne Camara pół roku spędził w Torino, nie grał i podoba mi się, że przyszedł i powiedział do nas: panie trenerze, to może wypożyczenie, co? Nie chcę opuszczać zespołu, wierzę, że na wypożyczeniu się rozwinę i ja to bardzo szanuję. Przejdźmy w takim wypadku do starcia z São Paulo. Czy mamy już przyznaną statuetkę? Nie, myślałem, że będzie przyznana statuetka do nagrody zawodnika miesiąca. Skoro 1 grudnia były nominacje, to gdzieś za tydzień powinniśmy poznać rozstrzygnięcie. Okej, São Paulo bez żadnych sentymentów, bo nie ma miejsca na sentymenty. Co z tego, że gra tutaj Angel Aguirre, który jest zawodnikiem, którego powinniśmy obserwować. Do São Paulo mamy też wypożyczonych kilku naszych zawodników, ale oni przeciwko nam grać nie mogą. Mimo to forma São Paulo mówi chyba sama za siebie. 4 porażki z rzędu i do tego remis, czyli od 5 spotkań oni nie wygrali meczu. Z drugiej strony może to nas niepokoić z prostego względu, tak zwany schemat przełamania może tutaj wystąpić. Ale zrobimy sobie zmiany, wpuścimy Kiliana Sardelle, Mattia Vitti wskoczy do wyjściowego składu. Co do naszych zawodników, Linus Jansen wróci do wyjściowej jedenastki. Cyril Jonge jest w tak kapitalnej formie, że grzechem byłoby go ściągać z boiska. Znowu zagra duet Slish Kenneth Taylor i na ławkę rezerwowych możemy w miejsce Etienne'a Camary wrzucić Wernera, bo czuję, że tutaj możemy zagrać all in, możemy zagrać bardzo ofensywnie. Futbol na tak, na Millerntor Stadion. Tak jest! I to jeszcze jak? Kamiński, Martel i Jansen oczywiście. Na boisku pojawił się Mosur, Turientes i Jansen, który zmienił też Sardelle, więc dostali szansę gry ci zawodnicy, którzy do tej pory nie grali. Zdecydowanie pokazaliśmy swoją siłę, pokazaliśmy moc i być może interesują was statystyki po tych kilku rozegranych już spotkaniach. Chcielibyście rzucić okiem na to, jak układa i kształtuje się rola poszczególnych zawodników i ich liczby w naszym zespole. Zacznijmy od raportu z wypożyczeń. Tak to się prezentuje, tak się rozwijają ci piłkarze na wypożyczeniach. I raz jeszcze muszę powiedzieć, że Dorin Thomas zaskakuje mnie kompletnie. Nie spodziewałem się, że ten zawodnik aż tak odpali. Teraz statystyki w naszym zespole. Najwięcej meczów rozegrał Elias Posz, Cyril Jonge i Kamiński. Czyli widzicie, wiele osób mówiło, że stawiam na Zane kosztem Kamińskiego, ale Kamiński grał na dobrą sprawę w każdym meczu, jaki graliśmy do tej pory, tylko po prostu czasami wchodził z ławki rezerwowych, czasami grał od pierwszej minuty. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, tu najlepiej radzi sobie Cyril Jonge. Tyle samo trafień ma też Brill Embolo. Po 6 mają nasi skrzydłowi Kuba Kamiński i Leroy Zane. Już 4 trafienia w zaledwie 8 spotkaniach ma na swoim koncie Linus Jansen. Dwukrotnie do bramki trafił Erik Martel, Bartosz Slisz, Patrick Berg, Mohiagie Mang. Sami widzicie, że wygląda to naprawdę sympatycznie, a jeżeli chodzi o asysty, najlepiej radzi sobie Beniat Turientes, Bartek Slisz, więc mamy też problem u rodzaju, bo jeżeli chodzi o asysty, to bardzo dobrze radzi sobie też Berg, świetnie radzi sobie Slisz. Slisz w ogóle chyba wypada najlepiej z tych naszych środkowych pomocników, tak jak, jeżeli mam być szczery, staram się być szczery, no to wydaje mi się, że Slisz wypada po prostu tutaj najlepiej spośród tych zawodników. On i mimo wszystko chyba Turientes. Wprowadźmy na ławkę rezerwowych Kenefa Taylora i zobaczymy, czy wygryzie któregoś z naszych zawodników z wyjściowego składu, czy też nie. Ja chcę jeszcze tutaj kontynuować edytowanie i przywrócić opaskę kapitańską na ramię naszego napastnika młodziutkiego, czyli Linusa Jansena, aczkolwiek szczerze mówiąc, Erik Martel jakoś mi pasuje z tą opaską kapitańską. No dobrze, zostawmy te statystyki za sobą. I po wygranej z São Paulo skupmy się na meczu z Unionem Berlin, w którym to też przecież był zawodnik, którego to obserwowaliśmy bardzo wnikliwie, czyli Conor Gallagher. Ostatecznie za Conora Gallaghera w naszym zespole zameldował się Kenneth Taylor i uważam, że z Kennethem Taylorem podjęliśmy bardzo dobrą decyzję. Natomiast Kenneth Taylor teraz nas prosi, żeby zagrać, że chciałby bardzo zagrać w meczu przeciwko Unionowi Berlin. Może tak być. Nie, ale nie obiecuję. Jeżeli chodzi o ekipę Unionu, to z tego co widzę, to chyba gdzieś mimo wszystko odszedł Conor Gallagher. W jego miejsce wykupili Ndombele,
ich skład wygląda, no sami widzicie. Morales był też zawodnikiem, którym się interesowaliśmy jako potencjalny zmiennik. Nie ma złego składu ten Union Berlin. Popatrzcie na ich notę, ale forma, no jest definicją gry w kratkę. Porażka, remis, zwycięstwo, porażka, remis, nie. Porażka, remis, zwycięstwo, remis, porażka, czyli teraz patrząc po tym kalejdoskopie, to powinien być teoretycznie remis, tak? Mam nadzieję, że będzie jednak kolejna porażka, że nie uda się im potwierdzić tej reguły. Zaplanujmy sobie nasz skład na ten mecz. Wróci do wyjściowej 11 Henning Matriciani. W miejsce Vitiego zagra od pierwszej minuty Jansen. Slish Turientes. To może w takim wypadku za Turientesa zagra Taylor, ale zaplanujemy tutaj zmianę Turientesa. Zaplanujemy także zmianę Embolo za Linusa Jansena. Ale poza tym to chyba wyjdziemy po prostu taką potężną ekipą, bardzo mocnym składem na ten mecz. Więc widok taktyczny? Nie. Szybka symulacja? Tak. Na Arena of Schalke gramy z zespołem ze stolicy i pokonujemy Union po bramce i trafieniu Linusa Jansena w 16 minucie. Agiemang zmienił Leroya za Nefe w 45 minucie. Kolejne czyste konto Eliasa Posza. Świetny mecz. Skromne zwycięstwo, ale zwycięstwo, tak? Teraz przed nami jeszcze starcie z Pogonią Szczecin i tutaj spokojnie postaram się zrobić fajny numer, czyli z Pogonią Szczecin wystawimy totalnie czwarty skład, tak powiem. Pozwolimy spokojnie się skoncentrować naszym zawodnikom, damy im zrównoważone dla całej wyjściowej jedenastki, dokładnie tak. Natomiast dla naszych zmienników damy tutaj skupienie na szkoleniu, tutaj damy, o Jezus Maria, ależ u Mohiego Agiemanga to jest to bardzo rozjechane trochę. Możemy taki mały złoty środek wypracować w takim razie. U Berga też damy złoty, udamy troszeczkę więcej kondycji, tutaj trochę więcej szkolenia. Z kolei u Jansena trzeba dać troszeczkę więcej szkolenia, trochę mniej kondycji. U Arnolda, bo Arnold też będzie teraz grał, więc warto, żeby był przygotowany. No dobrze, dobrze. Taki skład, jaki widzicie tutaj, to nie zagra w tym meczu. To możecie być przekonani, że każdy zawodnik, który jest widoczny tutaj w tej jedenastce tak nominalnie, która grała w tych ostatnich meczach, nie zagra. Berg chce zagrać i zagra. Kenneth Taylor dziękuję nam za grę. Dzień dobry, chyba wszyscy w sztabie widzą, jaka frustracja we mnie narasta, kiedy nie mam zamiaru cię ograniczyć wyłącznie do nominalnej pozycji. Chcę pomóc naszemu zespołowi wszędzie. Etienne, dobrze, dobrze, w porządku. Aczkolwiek są pewne priorytety, jeżeli chodzi o nasz zespół i teraz w starciu z Pogonią Szczecin, nie ukrywam, tym bardziej, że za dwa dni gramy z Borussią Mönchengladbach, chcę wykorzystać trochę te możliwości. Zapewniamy sobie dzisiaj awans z pierwszego miejsca w grupy, Pogoń Szczecin znamy, ich skład znamy, ich możliwości też, ale na Arena Auf Schalke teraz polecimy już kompletnie po bandzie. Na bramkę Li Chang-Gwen, na prawą stronę zamiast zagra Sardella, na środku obrony zagra duet Mosur Jansen, na lewej stronie zagra Arnold, na lewym skrzydle zagra Werner. Ja też pojechałem dokładnie na taki mecz kiedyś, kiedy miałem okazję właśnie, tak jak wam wspominałem, być na Stamford Bridge, to trafiłem właśnie na taki mecz, gdzie były już pewne z jednej strony awanse i był wystawiony 4, 5, 60 skład, więc nie mogłem nawet liczyć na zobaczenie zawodników, na których mi najbardziej zależało. No cóż, bywa i tak. Turientes i Berg zagra tutaj. Na szpicy Brill Embolo, natomiast na pozycji środkowego napastnika, czy mogę tutaj dać komuś szansę gry, który tej szansy za często nie dostawał? Może byśmy wprowadzili Bergera, a Turientesa podwiesili tutaj, zmieniając jego pozycję też na środkowego pomocnika ofensywnego albo po prostu kolejnego środkowego pomocnika. Czekajcie, zrobimy to w taki sposób i teraz dajemy mu SP. I jest SP i wszyscy powinni być zadowoleni. Tym samym skład, widzicie, wychodzimy totalnie czwartą ekipą. Ale no jestem ciekawy, mimo wszystko ten skład wygląda nieźle. Ciekawe, czy jak na warunki Pogoni Szczecin, bo widzieliśmy, że Pogoń Szczecin też ma w swojej drużynie wielu zawodników ocenionych na okolice 76, 77, 78 punktów overalla. Ta ekipa nie ma z sobą kompletnie zgrania, ale teraz dostaje szansę grę w meczu o punkty, gdzie de facto, no przegrywamy, okej, ale mówiłem, że nie zależało nam na tym zwycięstwie. Szkoda, oczywiście, że szkoda, że nie było nam dane wygrać w tym pojedynku, że ci zawodnicy nie pokazali się mimo wszystko z lepszej strony, grając od pierwszej do ostatniej minuty w takim składzie. Jest jak jest. Mimo tej porażki wygrywamy grupę, a z drugiego miejsca nie awansuje Hibernian Edinburgh, który przegrał u siebie 1-2 z AGF i to oni właśnie awansują. Kto zagrał lepiej,
Lepiej zagrała Pogoń. Presja była wielka. Nie, no nie było presji. Presja nie istniała. To w ogóle ten mecz bez jakiegokolwiek znaczenia to był dla nas. My wiemy, że awansowaliśmy. Wiemy, że awansowaliśmy z pierwszego miejsca. I że nikt nam tego pierwszego miejsca nie był w stanie zabrać. Więc bardzo równo się rozłożyły punkty pomiędzy pozostałe zespoły notabene. I Pogoń Szczecin notowała tym samym swoje pierwsze zwycięstwo, więc proszę bardzo, portowcy, nie dziękujcie. Pierwsza wygrana w lidze konferencji w tym sezonie. Jedno zwycięstwo, trzy remisy i tylko dwie porażki. To jest swoją drogą okrutne, że przegrali mniej razy niż na przykład Hibernian, że przegrali mniej razy niż niektóre, niż Lugano, które awansowało do fazy pucharowej. Przegrali mniej razy niż mnóstwo tutaj zespołów, które tak czy siak w tej, jak niż AEK Ateny. No ale taki jest futbol i układ punktowy był w naszej grupie po prostu bezlitosny. Najistotniejsze dla nas jest 4-2-0, 12 punktów, awans po 6 meczach. Zagramy w fazie pucharowej Ligi Konferencji, a teraz zmierzymy się z Borussią Mönchengladbach, która radzi sobie w tym sezonie zaskakująco słabo, wręcz żenująco słabo. Otrzymaliśmy nagrodę z turnieju, dodatkowe 5 milionów euro do budżetu. Od nas teraz powinni być bardzo zadowoleni piłkarze, którzy grali u nas w zespole, z tego względu, że elegancko, a my wykorzystaliśmy, czekajcie, że zagrali, że spełnili sobie tutaj fajnie swoje formę, sprawdzili się pod tym kątem, a my z kolei zrobiliśmy tutaj naprawdę super robotę, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, bo zagrali zawodnicy, którzy nie grali, dzięki czemu ci nasi podstawowi wypoczęli, są przygotowani, możemy już im teraz dać ten zrównoważony przynajmniej na jakiś czas i będziemy mieli dzięki temu taki, święty spokój. I tego sobie życzę. I wam, by nas było stać na święty spokój, cytując męskie granie. Więc ja przerzucę sobie teraz zrównoważony i ustawię to wszystko dla całej wyjściowej jedenastki. I dokładnie tak to będzie wyglądać. Myślę, że jest to całkiem niezłe. Borussia Mönchengladbach. Comiesięczne raporty zwiadowcze. Może i to kogoś interesuje. Ale nie mnie. Mnie w tym momencie interesuje, jak zagramy z Borussią Mönchengladbach, w której jest Giovanni Reina, Alcaraz, Wilk, Ritz, Cho, Carter Vickers, którego też mieliśmy obserwować, ale możemy zobaczyć, kogo mają tutaj. No nie, to jest nadal Alcaraz i Carter Vickers. Myślałem, że może gdzieś dostrzeżemy jakiegoś obrońcę, który byłby idealnym wręcz kandydatem do naszego bloku defensywnego. Tak się jednak nie stało. Kenneth Taylor, Turientes, nie, chyba myślę, że możemy, albo wiecie co, patrząc na to, jaką świetną formę ma Berg Aslisz, niestety po tej cudownej formie, gdy zastępował Kennetha Taylora, teraz troszeczkę spuścił z tonu, to zagra Berg i Turientes. Skoro rotujemy tym blokiem defensywnym, to rotujmy nim dalej. Czy jeszcze kogoś mogę tutaj wpuścić? Myślę, że mogę. Ariela Mosura w miejsce Mattia Vitiego, świetnie przygotowany, kapitalna forma. Zatem symulujemy to spotkanie na Borussia Park, gramy z Mönchengladbach i ich skład. Zaczynając od bramkarza. Nicolas, dalej Carter Vickers, Elvedi, Pelmart, Weigl, Cho, Ritz, Alcaraz, Giovanni Reina, Kalajdzic oraz Taivo Avonii. U nas natomiast Elias Posz, Henning Matriciani, Erik Martel, Ariel Mosur, Prince Anning, gol Kuby Kamińskiego znowu w 8 minucie. 8 minuta, Kuba Kamiński, gol. No to jest chyba już scenariusz, to jest taki schemat trochę się zrobił. Berg trafił, w środku pola. Berg, Turientes, Cyril Njonge, Leroy Sané, Linus Jansen oraz Jakub Kamiński. I teraz Kamiński, Jezu, ale był blisko zdobycia drugiej bramki. Nieprawdopodobna jest forma Jakuba Kamińskiego. Rośnie na niesamowitego szefa. I to mnie trochę martwi, że zaraz po takiego szefa, który gra tutaj u nas na lewym skrzydle i radzi sobie fenomenalnie, no to zgłosi się jakiś zespół, który powie, słuchajcie, dajemy wam 150 baniek, czy tam stówę, a wy nam oddajcie tego Kamińskiego. No i co, jak się zgłasza po niego zespół z Ligi Hiszpańskiej, jak się zgłosi po niego, nie wiem, jakiś Real, jakaś Barcelona, Atletico, może jakiś Arsenal, Chelsea czy United, to co, ja mu powiedzieć, nie, słuchaj, chłopie, co ty? Zostań tutaj u nas, ta Liga Konferencji to tylko stan przejściowy. Zahamuj się. Nie no, tak to nie działa. Tymczasem, porym lasem. 2-0, Linus Jansen wrócił na dobre chyba Linus Jansen i mam wrażenie, że jest naprawdę głodny gry, bo nadrabia te straty bramkowe do reszty naszej 3-0, Linus Jansen zdobywa drugą bramkę, może w końcu jakiś hat-trick, panie Jansen. Chciałbym zobaczyć tego hat-tricka w twoim wykonaniu.
Oj, minięty tutaj z ogromną łatwością, ale Elias Posz takie piłki łapie. Elias Posz to jest też przecież profesor naszej defensywy. Radzimy sobie kapitalnie. Szczerze mówiąc, mogę ewentualnie zaplanować tutaj zmiany. Zrobię tutaj liczne zmiany, żeby zagwarantować piłkarzom, którzy u nas nie grali wcześniej, te minuty cenne, żeby mogli faktycznie grać, więc zrobimy to dokładnie teraz. Kenneth Taylor i Slish też tutaj wejdzie, więc zrobimy dokładnie wszystkie zmiany, jakie tylko mogę zrobić. Poczekamy na przerwę i jak te zmiany zostaną wprowadzone w życie, to wtedy zdecyduje się... Oj, myślałem, że wybijesz tę piłkę. Matriciani, powinien się wybić. No dobrze, to może jednak zobaczymy tego hat-tricka. O, co tu zrobił Cyril Jonge? 4-0, Berg zdobył bramkę sekundy przed tym, jak opuścił boisko. I ja teraz po prostu przejdę do wyniku. 5-0, Jansen zmarnował rzut karny. No nie, no zawsze te rzuty karne są niecelne. Henning Matriciani. No dobra, chyba można to powiedzieć. Tak trochę załapaliśmy formę, co? I ta forma rośnie. A już za moment gramy z Bayernem Monachium. To będzie meczycho niezwykle istotne. Linus Jansen, kolejny mecz w lidze z dwoma trafieniami. Brakuje tego jednego do skompletowania hat-tricka. Mimo to, że hat-tricka nie ma, to Linus Jansen w nieoceniony sposób przykłada się do naszych kapitalnych rezultatów w tym sezonie i wrócił w wielkim stylu. Nasz najlepszy zawodnik już ma 7 bramek na koncie, czyli zdecydowanie goni tych najlepszych strzelców, mając rozegranych 2 razy mniej spotkań niż na przykład Cyril Jonge i o 8 spotkań niż Embolo. Ale ja tutaj nikogo nie szkaluję. Ja uważam, że cała ta ofensywa, cała ta piątka, Jonge, Embolo, Jansen, Kamiński, Zane jest po prostu najpiękniejsza.